Witam Was. Dzisiaj taki filmik, który przedstawi Wam mniej więcej życie ludzkie na podstawie drzew. Jesteśmy młodzi, dobrze się czujemy, czyli mniej więcej jest to takie fajne. Taka młoda gałązka, jeszcze ładnie się tutaj zgina. Oczywiście to już się nie złamało, ale dobra, zgina się i jest wszystko pięknie. Także nie patrzymy na nic. Żywimy się wszystkim, co popadnie i nie patrzymy na konsekwencje tego. Następnie powoli starzejemy się. No i co? Oczywiście jemy bardzo dużo różnego cukru, różnych węglowodanów. Nie patrzymy, jemy różne chemikalia, byle co nam do jedzenia wkładają. I powoli uzyskujemy efekt na przykład różnych brodawek, jakieś pryszczy, trądziku, różnych dziwnych wysypek na skórze, tak jak i to drzewo, które tutaj ma. Oczywiście próbujemy tylko to usuwać, próbujemy to smarować czymś, żeby tylko i wyłącznie to znikło. Ale nie patrzymy na przyczynę tego. No i próbujemy różnymi sposobami dalej różne problemy, symptomy likwidować, ale nie przyczynę. Więc organizm idzie dalej. I zaczyna się nam tutaj grzybica. Różne grzyby zaczynają atakować nasz organizm, też i od środka, ponieważ grzyby są po to, żeby się pozbyć martwych rzeczy, żeby je rozłożyć. Również może nam się pojawiać na przykład chłuszczyca tego typu. O, wszystko odpada. A my dalej smarujemy i smarujemy i smarujemy i końca smarowania nie ma. Zamiast zmienić nasz tryb życia. Następną konsekwencją tego wszystkiego jest na przykład cukrzyca. Co robi cukrzyca? Bardzo często robi się nam otwarta rana na nodze. I właśnie tak to mniej więcej wygląda. Otwarta rana na nodze. No i co? I próbujemy dalej uzdrowić tą nogę jakoś, ale za bardzo nie chce nam się niczego zmieniać. Więc próbujemy różnymi metodami pozbyć się po prostu tej rany. Jednak organizm dalej robi swoje i niestety dochodzi do coraz większej infekcji i gdzie przechodzi ona już nawet i aż do kości. Wtedy nie pozostaje nam nic innego już jak tylko i wyłącznie amputacja tego odcinka chorego, ponieważ z tym już nie da się nic niestety zrobić, więc czas po prostu to odciąć. Jeżeli nie miałeś wcześniej czasu, żeby zmienić swoje jedzenie, bo musiałeś ciągle przecież pracować, biegnąć w tym pędzie, nie ma czasu na zmianę jedzenia, no to teraz będziesz mieć czasu bardzo dużo, ponieważ raczej z jedną nogą bardzo zmniejszy się mobilność i wydajność naszego organizmu, więc teraz czasu będziemy mieli sporo, żeby zastanowić się nad swoim jedzeniem. Jeżeli nadal nie zmieniłeś swojego pożywienia, zaczyna postępować grzybica dalej całego organizmu. Również przez to, że już teraz nie masz jednej nogi, zaczyna się spadek mięśni. Czyli po prostu twoja skóra zaczyna wisieć na kościach, tak jak i tutaj. Nie masz po prostu mięśni, ponieważ już się nie ruszasz. Stajesz się żywym szkieletem. I na samym końcu, jeżeli nadal nic nie będziemy zmieniać w swoim życiu, to skończymy po prostu pod ziemią, tak jak i oto ten korzeń, który po prostu symbolizuje szkielet. I koniec. Na tym się kończy cała epopeja życia człowieka. Także, moi drodzy, może warto pomyśleć, czy aby na pewno wszystko robimy dobrze. No i, moi drodzy, tak to wszystko wygląda. Także może warto pomyśleć o tym, czy aby na pewno wszystko dobrze robimy. Bo jak widzicie, życie ucieka. Przychodzą różne dolegliwości, a my szukamy przeważnie tylko i wyłącznie czegoś na symptom. A to, że my wykluczymy symptom, to wcale nie znaczy,
że już wszystko będzie teraz dobrze i że będzie pięknie. Bo jak widzicie na przykładzie tych drzew, które wam teraz pokazałem, to wcale nie oznacza, że to już jest dobrze, bo może być nadal bardzo źle. I skończymy tak jak ten korzeń na samym końcu, pod ziemią po prostu jako szkielet. Czy to wam odpowiada? Takie życie? Czy może jednak nie bardzo? I nie ma tutaj sensu szukać produktów takich diabetycznych, żeby ograniczyć cukier, ponieważ one też są mocno przetworzone. Trzeba po prostu całkowicie, gruntownie zmienić swoje życie i cieszyć się po prostu życiem i zdrowiem, a nie całe życie tylko się zastanawiać, jak się pozbyć danej choroby. Bo nie na tym polega życie, moi drodzy. Dobra, taki krótki filmik obrazujący to wszystko. Pomysł wymyśliła żona, która tam obok stoi i podawała mi patyki, żeby wszystko było jasne, że to był jej pomysł. Ja po prostu udzieliłem mojego głosu i moich myśli, jak to wszystko razem zbudować, żeby ten filmik dosyć fajnie wyszedł. Także życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.